Druga Tabor jest znakiem nawrócenia, które rozpoczyna się od rozpoznania w Jezusie człowieku Boga żywego. Zobaczeniem w tym, co jest zwyczajne i codzienne, tego, który jest Boga Stworzyciela. Łatwo może nam przychodzić uznawać i poszukiwać wartości, które szczególnie zdaje się upowszechniać chrześcijaństwo. Są one widoczne w konkrecie życia. Ich wartość, rodzina, wierność, zaufanie, uprzejmość, dobre słowo, pracowitość i tak dalej. To wszystko kształtuje codzienność, w której pragnęlibyśmy żyć. Dlatego być może tak wiele osób widzi właśnie w wierze drogę pomagającą odnaleźć i zachować te wartości, które kształtują szczęście życia doczesnego. Dlatego pragną i poszukują tych wartości właśnie na drodze wiary. Jezus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy byli gotowi zostawić nasze myślenie o codzienności i wyszli razem z Nim na górę. Na górę, która pozwoli nam spojrzeć z zupełnie innej perspektywy na to wszystko, co zostawiamy na dole, na naszą codzienność. Na tej drodze, którą prowadzi nas Jezus, nie chodzi o to, abyśmy mieli ułożone i porządne życie i w tym odnaleźli szczęście pośród codziennych spraw naszego życia. Bóg pragnie dać nam znacznie więcej niż dobre i godziwe życie. Chce ofiarować nam samego siebie. I to może paradoksalnie stanowić dla nas największy problem, gdyż wcale możemy nie chcieć Boga, ale bardziej szukać i pragnąć darów, łaski i błogosławieństwa, jakie może On nam dać. Ponieważ one mogą nam zapewnić szczęście, pomagając zachować te wartości doczesne, które je budują. Podobnie jak Piotr, możemy być gotowi rozstawiać namioty, aby zatrzymać okruchy chwil, doświadczeń, bardziej niż przyjąć tego, który przychodzi do nas w obłoku niewiedzy, prowadzącej do ufnej wiary. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. To wezwanie jest zaproszeniem wejścia w ten obłok wiary, która prowadzi do zgody na pójście drogą Jezusa, drogą ofiary i daru, na której stajemy się gotowi tracić życie dla Boga. Dlatego droga naszej wiary, każdego z nas, nieuchronnie będzie prowadzić przez górę przemienienia, górę spotkania, ponieważ wiara rodzi i kształtuje się właśnie w realnym spotkaniu z Bogiem. To doświadczenie tego, który jest, może pozwolić nam stać się świadkami Jego wielkości i prawdy wiary, która nie jest zbiorem wymyślonych mitów. To osobiste spotkanie Boga i przyjęcie Go jako największego daru i skarbu może pomóc przekroczyć lęk do bycia świadkiem, do tracenia dla Niego tego życia. To spotkanie jest potrzebne, aby dostrzec, niezależnie od okoliczności naszego życia, cichą i wierną obecność Boga, który skrywa się za tym, co codzienne.